Ja nie wiem, słuchajcie, w tej wiosce to już się takie złe rzeczy dzieją. Mnie się przykro po prostu już robi. I nie wiem, co na to zaradzić. Połowa tych moich wieśniaków to jakieś dziwaki, nie chcą chodzić, mieszkać w domu, tylko non-stop do tych owiec ciągną. No i ze zwierzętami mam duży problem, o czym zresztą zaraz wam powiem. Także na poprawę humorku możesz zostawić taką łapeczkę w górę i lecimy! No, zapomniałem powiedzieć, że symboliczny 1000 łapek w górę i jutro mamy kolejny odcinek, jakże, z jakiej serii? Z tej serii, z Minecrafta solo. Bez świetna, przynajmniej w mojej opinii. A teraz idę piciu. I zrobiłem już piciu. Na czym to ja? A, na niczym, bo jeszcze nie zacząłem. Dzisiaj, słuchajcie, musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz i nie będzie to robienie zagrody dla żółwia i przeprowadzenie mu drugiej żółwiczki, chociaż to też trzeba zrobić, bo pisaliście, bo to smutny żółw taki w tej kracie zamknięty. Podobno w ogóle mogę go stąd wypuścić, no bo skoro tutaj się wykluł, to będzie w to miejsce wracał. Ale ja mu nie ufam. Ja słyszałem o tym, że żółwie ludziom uciekają i ja nie będę ufał, bo te żółwie też pewnie gdzieś się wykluły. I chcecie mi powiedzieć, że one do jajka wracały? Na pewno tak nie było. Tutaj kiedyś miałem delfinka, trzeba to przerobić dzisiaj, bo... no właśnie, to też bardzo przykra rzecz, słuchajcie, nie ma tutaj delfinka. Miałem jeszcze jakąś rybę tutaj, ale przyszli pewnie wieśniacy w docy i mnie wyłowili wędką. Po prostu nie ma, nie wiem, gdzie zniknął. Mam też świetną wiadomość dla osób, które czekają na live'y, słuchajcie, a mianowicie cały weekend poświęciłem na to, żeby przygotować to tak, jak powinno być. Zrobiliśmy mnóstwo testów i wszystko na ten moment działa idealnie, z niesamowicie dobrą jakością, jak na dzisiejsze, jak na dzisiejszego YouTube'a po prostu. O fuj, naplułem sobie rękę. O fuj, co ja to wyplułem? Boże, ale obrzydlistwo. Kaszlesz i coś ci z ryja wypada. Co w ogóle jest za sytuacja chora? W każdym razie tam powstały domki i tam już mieszkańców, słuchajcie, to było na poprzednim live, gdzie jeszcze faktycznie mogły być małe problemy, ale zaraz wam wszystko wyjaśnię, o co chodzi z live'ami, dlaczego gdzieś tam pojawiały się lagi i tak dalej, tylko najpierw się prześpię, bo za ramię tutaj przyjdą i będą mnie tutaj bić tych biednych villagerów. A dzisiaj, słuchajcie, jeszcze do twierdzy pójdziemy, a mianowicie do Netheru, po to, żeby kogoś tam znaleźć, ale to potem, więc na razie pójdźmy spać. I znowu ten deszcz, jak ja nie lubię deszczu w Minecrafcie. Dobra, prześpijmy się, słuchajcie. I teraz tak, jeżeli dzisiaj wieczorem załóżmy będzie live, a podejrzewam, że będzie, wpadajcie, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tego. Słuchajcie, całość oczywiście będzie hulała w Full HD na 60 klatkach. I o co tutaj chodzi? Z ludźmi, którzy mają lagi. Jeżeli laguje wam live, to tylko i wyłącznie dlatego, że macie słabego neta. Więc jeżeli oglądasz na telefonie, to przełącz się łaskawie na Wi-Fi z danych komórkowych, żebyś miał po prostu lepszego neta, albo jakość z Full HD 60 klatek zmniejsz sobie na 480p albo 360, na telefonie to i tak będzie dobrze wyglądało. Bo wszystkie problemy zostały zażegnane, jeżeli jakiekolwiek problemy będą, to są to problemy u ciebie. A wielu ludzi niestety zapomina o tym, że siedzi sobie na internecie na danych komórkowych, który jest mega wolny w większości przypadków i przez to są potem lagi na live'ie, nie? Więc jak ktoś będzie mi spamował teraz o lagach, to będzie ban. Nie no, żartuję, nie będzie, ale jakby nie ma czegoś takiego jak lagi w tym momencie w Minecrafcie u mnie na live'ach. No, skoro jeden problem rozwiązany, to wam pokażę, co tutaj się wydarzyło w ogóle, bo mamy właśnie domek, zbudowaliśmy go na live'ie i tutaj będzie cała ta część wyspy powiększana i tutaj powstanie druga część wioski, nawet ukradliśmy dzwona. No nie chowają się. W każdym razie, słuchajcie, ukradliśmy dzwon z innej wioski, właśnie też to było na live'ie, mamy nawet dwie osoby zapisane, to nie tutaj, tak tutaj mamy, słuchajcie, zapisane dwie osoby na tej ścianie, także jeżeli też będziecie chcieli się tutaj pojawić i żeby było widać was na odcinku, to wpadajcie na live'ika, tam się dowiecie, co trzeba zrobić. W każdym razie mamy tutaj, słuchajcie, Boże, kolejny dzieciok, toć mnie tą wioskę zalewają takie ilości villagerów, że to jest masakra. Skąd ty się wziąłeś, mały barbeciu, powiedz mi, czego po łóżku skaczesz nie swoim? No, nie chcę skaczę, to dziecko w końcu. W każdym razie, słuchajcie, no mega dużo villagerów tutaj się pojawia, ja wiem, teraz ich nie ma, ale oni nagle, o właśnie, nie wiem jak to działa. Na jakiej zasadzie? Ale w momencie, kiedy tutaj przychodzę, oni nagle się orientują, hej, ktoś nam się wbił i wracają do wioski. To jest chore, ty jesteś chory. Przepraszam, obraziłem go w ogóle bez jakiegokolwiek powodu. W każdym razie, tą wioskę będziemy powiększać na live'ie, a teraz, słuchajcie, musimy iść po trochę piochu, no bo trzeba jednak przerobić to akwarium moje. Jakie przerobimy, to będziemy mogli w końcu pójść do twierdzy. No i tak jak mówiłem, tam musimy spotkać pewną osóbkę, ale to potem, słuchajcie, póki co, pioch bym potrzebował. A skąd mogę wziąć pioch? Standardowo weźmiemy sobie po prostu stąd. Ja wiem, że to jest przed moim domem. Kiedyś będzie to trzeba przykleić. Znaczy przykleić, o Boże. Położyć tutaj piach z powrotem. No bo jednak trochę słabo, słuchajcie, żeby tutaj takie dziury były nieładne. Jak ja tutaj mieszkam i sobie syf robię sam pod domem. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Pioch potrzeba, także trzeba go, słuchajcie, wykopać. Bo najprawdopodobniej moim największym błędem podczas stworzenia tego akwarium było to, że użyłem tych szyb, a nie bloków. I przez to jakby delfin mi się utopił jakoś. Nie wiem jak, nie mam pojęcia. Delfina trzeba zapytać. Najgorsze, że to będzie już mój trzeci delfin.
delfin chyba, także do trzech razy sztuka, słuchajcie. Mam nadzieję, że tym razem będzie to hulać i będzie, znaczy, po prostu nie zginie, będzie ten delfin cały czas z nami i nie zniknie mi z naszego domu. Trochę przykro byłoby cały czas tak delfiny tracić. No dobra, słuchajcie, wszystko w zasadzie mamy, możemy lecieć do chałupki, no i też delfina trzeba przeprowadzić. Na szczęście wszystko jest w miarę blisko, więc nie trzeba kombinować jakoś specjalnie, bo ja tak naprawdę chcę jak najszybciej, słuchajcie, dostać się w końcu do Netheru. Więc lecę szybko to poprawić i widzimy się za obędzik, znaczy pewnie jak będę coś godut. No i nie wiem, co mam z nimi zrobić, słuchajcie, będę musiał przenieść te zagrody tak samo, wydaje mi się, że na lewie czy na następnym odcinku, tak żeby ci villagerowie mi tutaj nie wchodzili, bo oni potem niestety giną przez to, że zombiaki gdzieś tutaj się pojawiają. Ja nie wiem w ogóle nawet skąd zombiaki się tutaj biorą, ale biorą się i mnie atakują, tych biednych villagerów, masakra, bo nie chcę im się do domu wrócić. Dobra, bo ja generalnie pamiętam, że ja gdzieś tutaj szkło kiedyś przepalałem chyba, gdzieś tutaj w jakimś o, żelazo przepalałem, fajnie, ale miałem gdzieś bardzo dużo szkła, słuchajcie, 42 szyby, to nie o to chodzi, ale lazury sobie i tak weźmiemy, ponieważ chciałbym chyba zrobić faktycznie, nie wiem czy białe szkło, ale coś takiego kolorowego szkła przydałoby się też mieć w naszym, jak to się nazywa? No, w naszym akwarium po prostu, co by ładnie sobie wyglądało i w ogóle tak ten. Dobra, więcej mieć nie będę, więc na razie, słuchajcie, polecę podmienić to, co mam. Zaraz po prostu się wrócimy, żeby nie marnować czasu. I też nie wiem, co się stało z tym lisem. Wiecie, że on nie jest jakby z tej mojej farmy, nie? Tam mam odliczoną liczbę tych lisów i on nie jest z farmy. Totalnie nie wiem, skąd się wziął ten lis i dlaczego przyszedł do Zbycha. Ja mam wrażenie, że to jest lis Zbycha. Wiecie, Zbychu jakby to jest dobry chłop. To dobry chłopak jest taki, dobry, zawsze uczynny, dzień dobry, do widzenia, mówi. Ale Zbychu ma tendencję do tego, że ma słaby wzrok, bo nie wiem, czy widzicie, ale Zbychu jest żelaza, ma czerwone oczy, bo spawał bez maski. A pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek będziecie spawać, nie spawajcie bez maski, bo wam się oczy naświetlą. Nie, nie wolno, po prostu nie wolno. Kiedyś zdarzali się kozacy, którzy stwierdzili, hej, ja nie potrzebuję maski do spawania. A potem z lekcji ich zabierała, karę widzieli na oczy i nie mogli patrzeć. W każdym razie mam wrażenie, że to jest po prostu pies Zbycha, tylko mu się pomyliło i ma lisa. Nie wiem, no ja nie będę mu życia okładał, wiecie. Chcę mieć lisa, nie mam pojęcia. Trzeba po prostu wymyślić imię dla tego lisa, dla Zbycha, że miał swojego takiego tutaj, słuchajcie, kompana do różnych rzeczy. Znaczy, nie wiem, co Zbychu w zasadzie robi na tym ogrodzie ciekawego, chyba nic, ale ma kumpla, to ma, no. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że tutaj w zasadzie nawet nie potrzeba tego szkła, bo ta woda i tak się stąd nie wylewa. Tylko może mi stąd wtedy uciec, mam wrażenie, delfin. Tylko jak działa ta fizyka w Minecrafcie, żeby tutaj woda nie ucieka? Halo, to jest strasznie dziwna sytuacja, słuchajcie. Dobra, weźmy sobie po prostu, pociągnijmy to tutaj, do góry. I czekaj, czekaj, bo mnie się tutaj zepsuło coś. Nie widzę. Halo, nie widzę! O, super. Dobra, coś takiego, słuchajcie, dookoła trzeba będzie walnąć. Potem zajmiemy do jakoś inaczej. O Jezus, trzeba będzie w środku jeszcze chyba odsunąć, bo tutaj też szkła przeszkadzają. Da się tutaj wejść? Dupa, nie da się wejść. Nie ma opcji. Chociaż to dobra, da się wejść. Czy gdzieś jest jeszcze szkło jakieś inne? Jest, tutaj. Dobra, to trzeba wywalić stąd, bo przeszkadza ewidentnie. Ła, 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 ja nie mam czapki, halo! Co jest? Dlaczego ja bez czopki latam, no? Oddychanko bym miał, a tak nie mam oddychanka, bez jaj. Nie wolno tak chodzić bez czopki do wody. No dobra, tutaj poczyszczone i jakoś to, słuchajcie, zaczyna po prostu wyglądać, więc no, ja nie będę was zamęczał, bo już raz budowałem to ze sobą. Włączamy nagrywanko i widzimy się, jak po prostu skończy i tyle. No dobra, słuchajcie, widzimy się po dosyć sporej przerwie. Już nawet przygotowałem się do wyjścia po samego tego delfina i zresztą po resztę, tylko jeszcze czekamy, aż mi się mięsko przepali. Więc w międzyczasie mogę wam pokazać, jak aktualnie wygląda nasza, ta... Nie piramida, chciałem powiedzieć, jak nam wygląda nasze akwarium. Generalnie zostało, no tak jak mówiłem, wymienione wszystkie te bloki, pół bloki, te takie pół szkła na zwykłe szkło, ale też delikatnie podwyższyłem, słuchajcie, jakby sufit, po to, żeby w razie czego ten delfin mógł sobie wyżej wyskakiwać, bo niektórzy mi pisali, że on potrzebuje troszkę więcej miejsca do skakania i wydaje mi się, że takie akwarium już wygląda w miarę spoko. No i tutaj u góry ma miejsce. Ewidentnie dużo miejsca, słuchajcie, tam ma, żeby sobie wyskoczyć. Więc teraz jeszcze zostawiłem z tyłu dziurę, żebyśmy mogli przy... Aha, szkło jeszcze będę musiał wziąć, ale tego mam akurat dużo, bo jeszcze wtedy, jeszcze potem wykopałem, resztę żeśmy przepalili, także tam chyba cały stak jeszcze szkła gdzieś mam. Kwarcu też na szczęście jeszcze trochę było, także słuchajcie, coś mam ogarniętą, bierzemy teraz tylko jeszcze żarło, co by mnie się nie skończyło, bo tam jak będziemy w tym... Czekajcie, tutaj gdzieś miałem jeszcze jakieś chyba jedzenie, co? Buroki, nie, buroków ten, pieczony kurczok. Jeden co prawda, ale jest. Czy coś jeszcze do jedzenia tutaj znajdę może? Przepraszam. Jagódki, jagódki są spoko. Weźmiemy sobie ciastka, weźmiemy sobie złote jabłka może. Na całą wyprawę. I dobra, i szkło jeszcze bym potrzebował. Szyby nie, bo szyby są nie fajne. O, mów, właśnie mówię. Coś tam jeszcze jest tak był do wyciągnięcia. No się z tego pieca dziebiecko przepalam. Więc dobra. Słuchajcie, lecim po delfinka.
oby gdzieś tutaj blisko jakiś delfin się znajdował, żeby nie miał problemu ze znalezieniem go, bo kurczę. Tutaj było dużo delfinów, z czego ja pamiętam. Trzy albo cztery gdzieś tutaj pływały. O, jest nasz przyjaciel, jakże kochany, chodź daj delfinku. Teraz jesteś trzecim delfinem. On może uciekać, ja się nie dziwię, że on ucieka. No bo jednak reszta jego kolegów nie wiadomo, gdzie się podziała. Ja nie wiem, co się stało. W każdym razie trzeci delfin już teraz powinien chyba dać radę, nie? Nie powinno być aż tak źle. Oj! O nie! Ej, gdzie to jest? Halo, tutaj jest smycz, dobra. Bo już prawie cię zgubiłem, stary, nie mogę cię zgubić. O, chodź. Wracamy. Fajnie, że sobie wyskakujesz, spoko, to jest okej nawet, bym powiedział. Dobra. Chodź. I wskakujemy tutaj, słuchaj. Czekajcie, muszę sobie zrobić tutaj jakąś podstawkę. Bo on nie da rady tu wskoczyć przecież. Znaczy ja nie wskoczę, on wskoczy, ja trochę gorzej mogę mieć. Chodź. Oj, nie tam! Nie tam! Tutaj! Halo! Chodź, tędy. Tu, no. Tu, do góry. No gdzie tam pod na dół wchodzisz? Chodź. Jeny, jaki ty jesteś wow, ale żeś ryjkiem przyłożył. Dobra, chodź. O, widziałeś? Widziałeś? Można. Teraz trzeba zakleić tutaj ładnie. Okej, będziesz szczęśliwym delfinem, mam wrażenie sobie. Dobra, weźmy tutaj. Daj mi to. Daj mi smyczkę. Ona mi się przyda. Masz, dałeś mi ją? Tu jest, dobra. I sobie cię zaklejamy dziurę. Żeby w razie czego mi nie wyszedł. I pytanko, czy jest szczęśliwym delfinem i czy wszystko już jest okej, zejdzie teraz dla niego w tym miejscu. Idziemy od środka popatrzeć. Powiem wam, że wygląda to zacnie. I delfinek daje radę, wszędzie ma wodę tak jak powinien mieć. Nawet tutaj ma różne śmieszne rzeczy, jakieś rybki trzeba mu napuścić. Pisaliście, żebym wiadro zrobił i do wiadra nałapał ryb, ale to on zrobimy potem chyba. W każdym razie jest szczęśliwy, pytanie czy będzie mógł wyskakiwać. Oby mógł, tutaj wszędzie woda jest, więc... Bądź szczęśliwy, delfinku. Dobra, mam wrażenie, że... Mam, słuchajcie, tylko nadzieję, że jak będziemy tutaj wracać, to ten delfin jeszcze tutaj będzie, bo po czwartego to ja nie wiem, czy by chciałby mi się iść. Znaczy, pewnie bym poszedł, bo i tak muszę po ryby jeszcze pójść, ale mimo wszystko jakby to nie jest spoko. Dobra, słuchajcie, wpadamy do netheru i przede wszystkim będziemy musieli sobie, słuchajcie, zrobić portal w trochę innym miejscu. A to też po to, żebyśmy mogli od razu jakby się pojawiać przy twierdzy, bo jest taka możliwość, żeśmy sobie w odpowiednim miejscu po prostu portal postawili u nas na świecie. Ja będę musiał to policzyć, może też na live się tym zajmiemy, słuchajcie, trzeba policzyć kratki. Bo jedna kratka tutaj to chyba 7 w normalnym świecie. Więc całość sobie podzielimy na 7. W którą stronę pójdziemy i będziemy mieć zaraz portal przy twierdzy. Oj, wow, Boże, no w świnie trafiłeś, nienormalny jesteś. O, słuchajcie, ostatnio byliśmy, szukaliśmy dwóch takich, to nie było. A teraz dwa zaraz przy portalu latają. No to są gałgany jedne. Jak są potrzebne, to się chowają, jak nie są potrzebne, to się nie chowają, gałgany. Mam tylko nadzieję, że ja dobrze idę, no bo ostatnio to w tą stronę śmigałem. Albo i nie. W którą stronę ostatnio szedł? Nie, no na 100% tutaj mi się wydaje to było. Tutaj idziemy, tutaj. No, głupi ja, twierdza była w ogóle w inną stronę, gdzie indziej się do niej szła. Nieważne, słuchajcie, ważne, że mamy twierdzę. Więc teraz kwestia, słuchajcie, znalezienia naszego przyjaciela, mrocznego szkieleta, który umożliwi nam, słuchajcie... czemu to jest tak ciemne? Ja nic totalnie nie widzę. O właśnie, teraz mam taką jasność, że troszkę mi wypala oczy, właśnie jakbym spawał. Ale przynajmniej, słuchajcie, widzę cokolwiek. Więc dobra, jesteśmy chyba, nie wiem czy na miejscu. Bo generalnie problemem moim zawsze było to, że ja nigdy do końca nie wiedziałem, w którym miejscu spawnuje się mroczny szkielet. Czy on się spawnuje gdzieś na mostach, czy po prostu w samej twierdzy. Mamy miecz z grabieżem, więc mamy dużą szansę, że wypadnie nam czaszka. To teraz pewnie zapytacie, ci którzy nie oglądali zapewne wcześniejszych odcinków, po co mi mroczny szkielet? A, no właśnie. A to po to, że jeszcze troszkę, słuchajcie, będę szedł do Endu. No bo tam jednak odnowiłem sobie smoka, lata drugi smok i tam stworzymy Widera. I zobaczymy, co się stanie. Jestem mega ciekawy, jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc ciekaw jestem po prostu, jaki będzie efekt tego, jakże śmiesznego poczynania, jakby tej śmiesznej rzeczy, którą chcę zrobić. Czy to nie wiem, czy Wider będzie walczył ze smokiem, czy co tam się stanie w ogóle, nie mam pojęcia. Wszystko się okaże. Tylko no właśnie, największym problemem tutaj jest znalezienie, kurcze, tego Widera. Nie mam pojęcia jakby. Także możecie mi przy okazji pisać w komentarzu, jeżeli wiecie na przykład, jak tutaj tego mrocznego szkieleta znaleźć, tak. Łopania! Ale kuń, będzie szczęśliwy, 2 złote dostałem. Ojej, jakie bogactwo tutaj, bardzo fajnie, bardzo. Weźmy sobie też to, słuchajcie, te brodawki, bo chciałbym się w końcu zająć alchemią, bo też nigdy tego nie robiłem. Tak samo musimy, słuchajcie, zająć się zrobieniem beacona w wiosce. Jest mnóstwo rzeczy do roboty, więc mam nadzieję, że
będziecie chcieli często odcineczki z tego. Chętnie sobie pograł i chętnie sobie właśnie takie rzeczy porobił i sobie z nich pokorzystał w tym Minecrafcie. Tylko kurde no, pierwsza rzecz, którą miałem zrobić, to tutaj znalezienie Withera i nie wiem gdzie go znaleźć, nie wiem nawet gdzie on się może spawnować. Mnie się zawsze wydawało, że one to się na jakichś takich mostach spawnują, czy coś. A tutaj to ja mostów nawet za bardzo nie widzę. Tam jest ktoś, tam jest Magma Cube. Magma mi się nie bardzo przyda, tak odnoszę wrażenie. Znaczy tak średniawo. Ej, tam jest druga twierdza, co jest? Co tutaj na twierdz w ogóle się znajduje? Ty tutaj jesteś, widzę. Jest, słuchajcie, mamy gada, dobra. Pytanie, czy mi głowę dasz? Byłoby fajnie, jakbyś mi właśnie mi czaszeczkę dał swoją, wiesz? Tutaj, stary, cześć, siemanko. Głowę potrzebuję twoją. Chodź. Albo nie, nie mogę łukiem, Boże, to ty muszę. Okej? A ty, dziadu, ja coś czuję, że to będzie jak z tym trójzębem, słuchajcie. Że ciężko będzie mi tutaj, kurczę, jednak na tyle ich w sensie szukać, że będę znowu z godzinę albo dwie tutaj spędzał tylko i wyłącznie szukając samych Witherów, oni i tak nie będą chcieli dropić mi tych głów swoich. Bo to jest, czego się orientuję, jest około 8 chyba procent, czy może troszkę mniej, na to, że jednak wydropi, więc jakaś tam szansa jest, nie? Aby się tylko jeszcze tutaj respiły dosyć często, bo tak to może być ciężko. No nie, tak to ja nigdzie ich, kurczę, słuchajcie, nie widzę, ewentualnie możemy tam się jeszcze przejść. Do tamtej twierdzy, to jest w ogóle inna twierdza, to jest, nie wiem jak to działa w tym Minecrafcie, ale no dwie się zespełniły obok siebie, na to by wychodziło. Bo to niemożliwe, żeby one, nie, nawet nie są w żaden sposób połączone, przecież że nie. Nie mam pojęcia skąd ona się tutaj wzięła. Dobra, musimy zrobić, jak tam do niej dojść, halo? Okay, jak do niej dojść? Musiałbym zejść niżej. Jak zejść niżej? Dobra, przy lawie trzeba będzie jakoś iść. Tak samo jeszcze musimy ten glowstone zabrać, żeby sobie schody zrobić, przecież tam w domu też taki plan był. Przy tym zejściu do kopalni naszym go trochę stuningować by trzeba było. Dobra, tędy sobie zejdziemy, będzie prościej. Ja sobie jakoś specjalnie krzywdy nie zrobię. I tutaj po prostu zrobimy sobie ścieżkę zdrowia tako, żeby można było przejść. Jesteśmy w miarę chyba bezpieczni i teraz dawaj tutaj, no przez ten piasek dusz będzie mi. Spoko, żebym do lawy tylko nie wpadł, bo będzie boleć. I to będzie bardzo boleć, bo stracę moje rzeczy, najfajniejsze, jakie do tej pory udało mi się dorwać. Gdzie ja jestem? O, już jestem na miejscu, fajnie, bardzo, bardzo, bardzo miło, bardzo przyjemnie. Że zrobimy sobie jakieś nie, schody robić, a ja sobie sam pod górkę robię, dobra. Wejdziemy tędy i tutaj do góry, do tej twierdzy. Jak do niej do góry wejść tutaj, bo tutaj schodów nie ma nigdzie, z czego się orientuję. A ja sobie, kurde, zmarnowałem pełno ziemi i nie mam czym się podsadzić. Dobrze, że ten netherrack się tak szybko kopie. To jest spoko. No i schodki można ładnie zrobić, idealnie, słuchajcie. Nawet czasu nie tracę się, czy jakbym po schodach ogólnie. Tu już widzę, że jest nawet wejście. Bardzo, no przestań, co ja stawiam? Halo, o! No właśnie, od razu lepiej. Dobra, czy tutaj coś... Skrzynka? Jest Wither nawet, kozacko, o to chodziło. Taki był plan. Pięknie. Znowu schodki trzeba by było zrobić. Dzień dobry, panie Witherze, bym poprosił czaszkę twoją. Jakbyś był miły. No i mamy! To węgiel jest, oszukałeś mnie, dziadu jeden. Co za oszust w ogóle, słuchajcie. Dobra, żelazo jest, brodawki są. Słyszę gdzieś szkieleta. Ej, słyszę szkieleta. Halo. Gdzie jest Wither? No ewidentnie słyszę szkieleta. Ła! To zwykły szkielet! Co ty tutaj robisz, dziadu? Skąd ty żeś tu się wziął? Ja uciekam, bo nie mam życia w ogóle. Ej, myślałem, że to jest ten fajny Wither, no. Zwykły szkielet mi tu wpadł. I to gdzieś przez górę jeszcze widzę, tutaj idzie całość. Bardzo fajnie, bardzo rozbudowane, dobrze. Przynajmniej będzie czego szukać. Tylko kurde, żeby te Withery jeszcze gdzieś były. Ale słuchajcie, nie będę was też tym męczył. Po prostu, skoro mamy możliwość robienia live'ów, mam nadzieję, że też wpadniecie, to po prostu sobie na live poszukamy. A póki co, chyba bardzo wam podziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego, wow, mam cię! O, panie! Znalazłem go. Mam czaszkę? Nie, no węgiel znowu dał, no co za gad? Halo, czemu nie chce mi czaszki dać, tylko węgiel mi dropi? Jakby, z węgla nie zrobię niczego tego, co chcę. Ale ważne, że się spawnują, trzech już znaleźliśmy, więc jest szansa, że uda nam się to zrobić. Także ja póki co bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, że subskrybujecie kanał. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, siemanko, cześć. Pa, pa.